niedosyt po tym meczu, bo dominowaliśmy, przeważaliśmy, stwarzaliśmy sobie sytuację i dosyć dużo. Więc na pewno szkoda, tak? Przeciwnik tutaj stworzył bardzo mało sytuacji, naprawdę bramkę zdobył po rzucie karnym, który też, można powiedzieć, to był dla nich prezentem, bo nie było potrzeby tam faulu, ryzyka żadnego, więc szkoda. Natomiast dobrze, że chociaż te straty odrobiliśmy, no bo Unia Skierniewice bardzo dobrze broni, na tym bazują, aby grać mocno, szczelnie, defensywnie. No, a nam udało się do tych sytuacji dochodzić bardzo często. Więc na pewno szkoda i niedosyt, ale cenny punkt na wyjeździe to jest też ważny. To jest fakt, że gdzieś tam brakło kogoś, kto tą właśnie taką sytuację, pół sytuacji wykorzysta, a my mieliśmy kilka klarownych. Więc tym bardziej możemy się cieszyć z tego punktu. Natomiast z gry, no to byliśmy drużyną lepszą, przeważaliśmy. No ale no to wynik decyduje o tym, kto jest lepszy, a my zremisowaliśmy, więc można powiedzieć, że było równo, tak? Co się stało, że ta drużyna nagle bije się z najmocniejszymi, zabiera im punkty i wygrywa? Sekretów nie zdradzę. Natomiast no to jest na pewno efekt dobrej pracy, tak jak wspomniałeś, dobrej pracy w okresie przygotowawczym, ponurzania jedną myślą i jedną wizją sposobu na grę. Tu wciąż musimy jeszcze to dopracowywać, poprawiać, bo jeszcze jest wiele do zrobienia. No a to tutaj wyniki się właśnie biorą stąd, że jesteśmy jednością, drużyna ma dobrą atmosferę, pracujemy jeden na drugiego i się trzymamy razem. Tak? To jest mega ważne, to buduje drużynę. No i te mecze, gdzie udało nam się od początku punktować i przede wszystkim dobrze grać, no to pokazuje, że możemy rywalizować z każdym i tego się trzymam, że każdy mecz dla nas jest do wygrania. Pytanie, jak ten mecz się będzie toczył, tak?